Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba, uwielbię. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 28 werset. Bóg przemawia także jeszcze i dzisiaj. Przemawiający z nieba głos Boga był słyszany trzykrotnie w czasie, gdy Pan Jezus przebywał tutaj na ziemi. W każdym z tych przypadków, gdy Syn Boży się modlił. Życie modlitewne Jezusa nie było monologiem. Modlił się wtedy, gdy podczas swego chrztu w Jordanie stanął pośród grzeszników i też był chrzczony. W takim momencie niebo nie mogło milczeć. Z otwartych niebios Ojciec poświadczył głośno o swojej miłości do swego Syna i uczcił Go wobec wszystkich. Pod koniec swojej służby ten wielki sługa Boga modlił się na Górze Przemienienia, o czym czytamy w Ewangelii Łukasza, 9 rozdział, 28 werset. Przyszedł po to, aby jako całkowicie zależny od Boga człowiek wypełnić wieczne postanowienie swego Ojca. Zawierało ono w sobie i to, że pewnego dnia będzie panował nad ziemią jako król królów i pan panów. I tu ponownie dało się słyszeć głos Boga z nieba. Tam, na tej górze, wyróżnił on swego syna na tle największych proroków starotestamentowych. W swoim czasie przekazywali oni wypowiedzi Boga, ale tu, w nim, w Jezusie Chrystusie Panu, Bóg przemawiał do swego ludu nieustannie, o czym możemy przeczytać w Hebrajczyków 1 rozdział, 1 werset. Bóg odpowiada na modlitwy, których celem jest oddanie całej czci Jemu. Bóg odpowiada na modlitwy, których celem jest oddanie Mu całej czci. W Dziejach Apostolskich 4 rozdział uczniowie modlili się o śmiałość przekazywania Słowa Bożego ludziom. Bóg przyznał się do tej modlitwy i uwielbił się w odpowiedzi. Dał im odwagę mówienia i podarował wielką łaskę tak, że mogli następnie z mocą poświadczać zmartwychwstanie Jezusa, o czym czytamy wielokrotnie, ale między innymi w Dziejach Apostolskich 4 rozdział 31 do 33 wersetu. Gdy Piotr przebywał w więzieniu, wierzący modlili się jednomyślnie i wytrwale za tym swoim bratem. Ta wspólna walka w modlitwie była tak miła Bogu, że jeszcze tej samej nocy dał na nią odpowiedź. Jak jest napisane, zanim zawołają, odpowiem im. I podczas gdy jeszcze będą mówić, ja już ich wysłucham. Izajasza 65:24. Bóg nie mógł również milczeć, gdy Paweł i Sylas z nogami zakutymi w dybach, będąc w więzieniu w Filipi, modlili się, wołając głośno do Boga i wysławiając Go i oddając Mu cześć. W pieśniach, w obecności pozostałych więźniów na tym miejscu, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich 16 rozdział 24 do 25 wersetu. Kiedy Pan Jezus Chrystus po raz ostatni mówił do Ciebie wyraźnie i bezpośrednio poprzez swoje słowo, przez Ducha Świętego lub proroczą służbę w zgromadzeniu, czy modlisz się o to i następnie oczekujesz, że to uczyni? Ufaj, że Bóg odbierze należną sobie cześć i chwałę, jeżeli z czystymi motywami będziesz modlić się o rzeczy, które są ku Jego wyłącznej czci. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba, uwielbię. Ewangelia Jana 12:28.